Osmana, ale on się po nas przejedzie. To będzie chyba najtrudniejsza wojna na razie. No, powiem szczerze, nie spodziewałem się aż tylu chętnych w naszym konkursie świątecznym. Wyniki wczorajszego konkursu będą dzisiaj o 17:00. Zajrzyjcie koniecznie. Hasło na dziś to lubię karpia. Aby być branym pod uwagę, wystarczy być subskrybentem tego kanału, a wspierający mają znacznie, ale to znacznie zwiększone szanse na wygraną. Jesteśmy po Council of Trent, ponieważ wybrałem już nasze tutaj modyfikatory, oczywiście wszystkie przeciwko tym walonym heretykom, gdzie to wszystko nam zostaje po reformacji, więc Warscore Course versus Other Religion minus 10% zawsze na propsie. I myślę, że w tym momencie polecimy sobie tutaj wojnę z Mantuą, o kurka, gdzie jeszcze będzie wojna z Brandenburgiem, Memmingen, ale kogo to obchodzi? Oczywiście mogłem, gdybym pamiętał jak zwykle, mieć włączone armie, no ale ta wojna tak czy siak ciężka nie będzie. Chcę przetestować, jak tutaj to pójdzie nam z agresywną ekspansją na tych prowincjach, kiedy je zdobędziemy, bo też mamy szczęście i Milan też jest tutaj protestancki, więc będziemy mogli go chyba też po zmniejszonych kosztach podbić, jeżeli dobrze pamiętam tą mechanikę. Oczywiście w pierwszej kolejności wyjmę tutaj tych jakże złych sojuszników tego heretyka. Nie wiem, jak można mieć sojusze z heretykami. Ja tego nie rozumiem. Oh my god, teraz się skaptałem, że jestem 3 technologie wojskowe do tyłu w stosunku do naszych przeciwników. Noob! I kończymy jak zwykle tutaj z sojuszników. Nawet jeżeli będę mógł, to w sumie nie będę ich nawracał. Mówię, że zależy mi na tym, żeby ten protestantyzm jednak się tutaj jako tako rozprzestrzeniał. Mantua na szczęście nie jest protestanckim krajem. Oh my god, ile to będzie? 56? Ale tylko u tych krajów walimy to. Ostatnia idea została przeze mnie wzięta. Mamy dodatkową dyscyplinę dzięki temu. Chociaż coraz bardziej się przekonuję jednak do tego, że morale są OP obecnie. No i jak tak patrzę po tych krajach ościennych, no to rzeczywiście mało dostałem agresywnej ekspansji u krajów katolickich. O wiele więcej dostałem u krajów protestanckich, których obecnie na świecie są z 3-4. No więc Milan, jakby ci to powiedzieć, masz fucked up. Pamiętajcie, wojsko albo trenuje, albo siedzi na low maintenance, albo walczy. Jedno z tych trzech. I okej, będziemy za chwilę atakowali Francję w celu pozyskania tutaj prowincji, żeby wypuścić tutaj wasala, co się nazywa Toulouse. Jednocześnie, żeby mieć dojście do Anglii, gdzie będziemy mieli z nią wojnę i z Kastylią i w ogóle dalej. Oj, to będzie masakra. Kastylia, może sobie Hiszpanię stworzysz. Tylko ty potrzebujesz mieć więcej legitimacy. Czy ja mogę zobaczyć, ile oni mają legitimacy? Bo tylko to stoi pewnie im na przeszkodzie. No to teraz musimy nadrobić technologię. I w sumie jak nadrobimy tą technologię, no to czekają nas wojny z Francją. Co mi tam? Atakujemy przy pomocy Austrii. Zdobędziemy tutaj którejś z tych prowincji. Myślę, że to może ta prowincja być naszym wargolem. W sumie weźmy tutaj technologię, też rozwiniemy. Na pozostałe to pozbieramy. Nie musimy się z tym tak czy siak jakoś spieszyć. No i piąty raz nie było sztuki. No niestety Dania została papieżem. Trudno. Uwielbiam takie misje, które robię od razu po całości, bo zrobiłem je już dużo, dużo wcześniej. No okej. Za chwilę będziemy mieli tutaj wszystkie te prowincje podbite. Stoczymy szybką wojnę z Francją, a potem się bierzemy za Milan. No i kończymy tutaj wojnę z Francją. Dzięki temu będziemy mogli wypuścić od razu chyba wasala, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Toulouse ma być naszym wasalem tutaj na południu i dzięki temu no troszeczkę jeszcze prowincję odbijemy, a naszym kolejnym celem będzie od Anglii Gaskonia. Myślę, że w tej wojnie nie będę raczej potrzebny. I wyjebiście, mamy Hiszpanię, więc będę mógł teraz tutaj Aragonię odbijać. No i tutaj troszeczkę pecha mamy, ponieważ Anglia nie odpowie na tą wojnę. No ale na szczęście odpowie nam Austria po naszej stronie. Nasze wojska w sumie tutaj już też skierujmy. Zapomniałem ulepszyć flotę, cholera. I to mi kosztuje 958 golda, więc dobra, jeszcze czekamy. A tutaj muszę zaznaczyć opcją dyplomatyczną, że jestem zainteresowany tą prowincją. Miejmy nadzieję, że Toulouse zrobi mi claima na tą prowincję. Tak jak mówiłem, na trzecią ideę biorę od razu ideę humanistyczną. To spowoduje, że improve relation będziemy mieli dość wysokie, tak jak to zwykle mówię, zmniejszone koszty idei oraz mega stabilny kraj w połączeniu z ofensywnymi. No, na szczęście wojska hiszpańskie są po nie tej stronie gór, tylko są u mnie. Jak ta Hiszpania, no nie ma z nami szans, dziś podzieliła swoje wojska. A my w tym momencie chyba mamy już wszystkie jej forty, więc musimy zrobić stack wipe'a tej armii. No i po prostu potem carpet siege'a po ich terytoriach. O, gdzieś tutaj się chyba zatrzymali, zgadza się. Lecimy, może się uda zrobić im stack wipe'a, albo nie uda się im zrobić stack wipe'a. Kurde, jakie to jest denerwujące. Jak trzeba zawsze szukać tej ostatniej armii czyjejś,
żeby zrobić tego stack wipe'a. O, uda się, wyjebiście. No to lecimy z Carpet Siege'em. Jak fajnie, że to naprawiło się już mi. Mogę to przytrzymać, to Dei. O, tylko większa armia by się przydała. Portugalię możemy pisować, oczywiście za słuszne reparacje. No dobra, jeszcze nie możemy, bo chcę ich wydoić na maksa. What the fuck? Coś mi flotę zatopiło. Kiedy to się stało? No, tutaj bierzemy od Hiszpanii naprawdę dość spory kawałek ziemi. Uzyskaliśmy wszystkie tutaj wyspy. Tutaj, czy ja to potrzebuję? A weźmy sobie dla siebie. No i nasz następny cel to oczywiście Anglia. No, angielskie wojsko z nami jakichś większych szans tutaj nie ma. Musimy zająć te terytoria. Oczywiście tylko tyle, żeby tutaj wypuścić Gaskonię. I zaraz po tej wojnie będę zjadał kolejnych moich wasali. No i bierzemy się za Milan. Jest, protestantyzm się dalej rozszerza, wyjebiście. Specjalnie nie zabijam tego kraju, żeby tylko i wyłącznie dalej nawracali. No i pięknie, mamy Gaskonię zdobytą. No i w zasadzie, jak zobaczycie, to zobaczcie, jakie tutaj terytoria mogę zabrać. Ej, one się zazębiają. O nie! Dobra, to nie jest aż tak OP, ale jednak zawsze coś. No i następnie wojna z Milanem. W sumie tutaj się mocno zastanawiałem, że muszę zmienić mój fokus na punkty administracyjne, ale mogę to dopiero zrobić w 46, jak nie zapomnę. Hiszpania chyba jakiś lekki kryzys teraz przechodzi tutaj u siebie. No trudno. My jak najbardziej teraz dobrze prosperujemy i za jakiś czas się już bierzemy za Osmana. Ale to myślę, że najpierw tutaj zabezpieczę się w tym regionie. No, niestety Milanu nie zjem na raz, bo da mi to za dużą koalicję. Mogę maksymalnie takie prowincje wziąć tutaj. Wiem, fort jeden odpuszczam drugi fort, ale to dlatego, że tu jest ten górski, który jest przerąbanym fortem, więc wolę go mieć, niż go nie mieć, mimo wszystko. No, a Milanu to realnie muszę poczekać, aż mi spadnie to ta koalicja w przeciągu 20 lat i dopiero wtedy go będziemy dalej mogli ruszać. Nie zmienia to faktu, że może się za Osmana najwyższy czas wziąć, bo Austria by nam pomogła oraz Polska, jeżeli spłacimy jej długi. Jak to Moskwa jest tutaj? No, na szczęście Moskwę będzie bardzo łatwo wyjąć z tej wojny, bo jest słaba, nie ma Rosji. Polskie długi mówią papa, chociaż pewnie i tak to przerąbią na wybory, a ja atakuję tutaj prowincje francuskie. Na szczęście dużo nacji zerwie z nimi sojusz, więc pewnie zaraz Austria też w nich wejdzie. Jakiś kolejny incydent, the fate of Peasantry. Aha, no to nie no, bić Peasantów, jak to? Teraz tutaj musimy bardzo szybko zająć co się da, żeby tutaj przed uderzeniem Austriaka mieć wszystko dla siebie. Nie ukrywam, że fajnie jest, mi się bardzo przyjemnie mi się gra pod tych wasali. Całą robotę brudną robią za mnie. Okej, Flandria jest tutaj, nie wyślemy tam wojska, bo tutaj widzę wojska francuskie. Neapol, masz tak podobną flagę, że myślałem przed chwilą, że tutaj są jeszcze wojska francuskie. A, tutaj mają fortecę. Okej. Oczywiście, wojna, a tutaj jakieś durne bunty muszą nam się odpalać. Wow! O, nie chcę stracić tej prowincji, nie! Jest! Obroniliśmy Paryż, w sensie go zdobywamy, ale wiecie o co chodzi. No i po chłopstwie, jej. Ciekawe, czy w którejś rozgrywce to chłopstwo przetrwało. No i zdobywamy wszystkie prowincje, które mnie bardzo interesowały. Tutaj od Francji, no tak mogę, nie mogę. No jak nie mogę, to nie mogę, no. Co poradzę, no, jeszcze się boję agresywnej ekspansji. Czemu to dostałem? Ups. Ten jeden raz wziąłem technologię przed rozwojem idei, bo nam dał manufakturę do budowania, a to jest akurat dla mnie super ważne. Mamy bardzo dobre terytoria do ich stawiania. Jak widzicie, już zjadam od razu Toulouse, zjadam Aqualię. Akurat bardzo mi zależy na tych prowincjach tutaj, więc będę musiał tak czy siak, jak tylko mi zejdzie trus, zjeść również Gaskonię. Gaskonia jest? Ej, to wszyscy u mnie są monastik i tak dalej? Nie. A, bo tutaj robiłem wasala. Dobra. I kolejna ścieżka, którą wykonałem, bo od razu miałem na to misję. No ale teraz muszę podbić resztę tutaj tych prowincji. A żeby utworzyć Królestwo Boga, bo nawet na to nie zwróciłem uwagi, muszę podbić Milan jeszcze i Trient. O, czyli tą prowincję, jedną, na przeszczęście 9 dewa. A stąd to jeszcze jednak mi trochę zajdzie. Ja pierdzielę, co za władca, szatan! No i tutaj wyboru raczej za bardzo nie mam. Musimy zaatakować przy pomocy naszych sojuszników Osmana. Ale on się po nas przejedzie. To będzie chyba najtrudniejsza wojna na razie. Na eneba.com wciąż trwa świąteczna wyprzedaż z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. I taka, która może zdecydować o tym, czy będziemy istnieli dalej, czy nie będziemy istnieli dalej. O Boże, przecież zapomniałem, że miałem generować manpower teraz. No, moje wojska są w Rosji. Oby chcieli szybko spisać tą wojnę, bo jeżeli Rosja tutaj jest jeszcze przeciwko nam, to mamy przewalone. Deus vult? Deus vult, motherfuckers! Call for Crusades! I tak jak ma na imię mój papież?
Innocentus IX zwołuje krucjatę przeciwko tym heretyckim psom. No dobra, na razie siły są wyrównane, bo jest Rosja po tej stronie. Chociaż sam Osman już ma taką przewagę w działach i we wszystkim, że może nas tutaj ostro skrzywdzić. Chociaż jak widzicie, ja tutaj przebijam się przez jego linię fortów. Boję się, że spali mi to cały manpower, jak to zwykle na tych terytoriach. Chociaż tutaj nie ukrywam, nie szczędzę środków, żeby jak najszybciej skarpet siege'ować te terytoria. Do tego jeszcze Rosja toczy wojnę nie tylko ze mną. Ja mam 50 punktów u nich. Dobra, to zaraz kończymy tą wojnę. Skoro ja mam tyle, skoro tyle ma Riazań, to znaczy, że Rosja zaraz z tej wojny wyjdzie. O, może zdobądźmy jeszcze tutaj Niżny Nowogród. O, coś czuję, że dużo pieniążków za to dostaniemy. A wiecie, skoro gram papiestwem, no to jestem troszeczkę łasy na te pieniądze. Daj mi pieniądze. 70! Ty, ja mogę coś Polsce może dać? Kurde. Te, Polska, chcesz coś? Bo ja tu ci dam. O, kurde, Moskwę mogłem dać Polsce, no ale nie chcą. Wezmę pieniądze za to. Polska się ucieszyła, ja za to też się ucieszyłem. No i co, ruszamy teraz na Osmana. Boże, on tutaj idzie, on tutaj idzie. Na szczęście po tych wszystkich wojnach mamy generałów dzików dosłownie i w przenośni, więc zbierzmy nasze siły i ruszajmy na Osmana. Gorsze jest to, że dostałem czarną flagę, bo spisowałem mając wojska w Rosji i nie zerwałem sojuszu osmańsko-rosyjskiego, ale to akurat nie jest złe. Jezus Maria, ile on ma wojska? Aha, widzę, że moi wasale chyba się zbagowali. Wyjebiście. Mhm. To co teraz ja muszę robić, to gdzieś tutaj łazić i czyścić wojska Osmana. Przydałoby na... O, mamy Belgrad zdobyty. Osman będzie tutaj co chwilę próbował iść odbić tą fortecę, a my możemy się z nim bić na tej prowincji. Nie zgadniecie, jakie miasto padło, jak tylko wojska osmańskie tutaj doszły. Nie zgadniecie. Czyżby miał być stack wipe? Jakie mu straty zadaje. Pięknie. Dobra, nie aż takie epickie. Zdobyć Warszawę! Warszawa musi być wolna. O, tu będzie chyba stack wipe. Uda nam się? Uda się nam? Yeah! Krew niewiernych! O Boże. I topimy tutaj tunizjańską flotę. Ej, fajne modele statków mają. Troszeczkę inne od moich. A ja zdobyłem coś wartościowego, czy wszystko na drzazgi? Wszystko na drzazgi, niestety. Aż 11 transportówek. Teraz dopiero zwróciłem uwagę, jak ja miażdżę na muralkach. I pięknie to wygląda, pięknie. No to będzie epicka bitwa morska. Przecież chyba ja tutaj przegrywam bardziej. No na razie mi Heavy idą na dno. Jemu też poszły na dno Heavy. No to jeszcze nasze galerki się tutaj biją. No mam ich większy zapas niż oni nasz. Zdobyłem ich flagshipa. Tyle dobrego, chociaż mój flagship te pewnie też zaraz na dno pójdzie. Na to nie będę patrzył i zwracał uwagi. Dobra, wygrywamy tą bitwę. Mamy ich, mamy ich. Ale tracą, ale tracą. No i ogólnie wyszedłem na plus. 4 okręty ciężkie. Przy okazji zdobyłem mameluski heavy ship. Wow. Polska zdradziecka mnie tu zostawiła. Na pastwę losu. Co to ma być w ogóle? Co to ma być? No nic, może damy temu radę, chociaż nie jestem tego pewien. Wszystko zależy od tego, jak szybko Austria wyjdzie z tej wojny. Czy będziemy w stanie coś wziąć, czy nie będziemy w stanie nic brać? No, przyczółek zawsze jakiś będzie. Chociaż nie ukrywam, nie zależy mi na nim w ogóle. Ja tu chcę coś wziąć tak, żeby móc Bizancją zabrać. Najlepiej byłoby przypuścić jakiś atak, no ale jestem pozbawiony już manpowera. Totalnie. Mamy to! Mamy to! Nie mogę w to uwierzyć. Udało nam się tak zdobyć te prowincje, żeby mieć Konstantynopol. Niesamowite. Osman bez Konstantynopola to jest jakby uciąć łeb hydrze, naprawdę. Tym bardziej, że w kolejnych wojnach wystarczy, że zablokuje cieśninę i on będzie musiał totalnie naokoło gdzieś tam latać, więc spoko. No, 500 000 straty. Ja straciłem tutaj niby 55 okrętów po przeciwnej 19. A, bo to są straty, a nie capture shipy i tak dalej. Tego w ogóle tutaj nie liczę. Nieważne, no zakończyliśmy tą wojnę pięknym zwycięstwem, więc wypuszczamy Bizancjum. Jak najbardziej Bizancjum też otrzyma z powrotem Konstantynopol. Chociaż oczywiście wiem, że... tu będą bunty. Zabierzmy prowincję, sprzedajmy. Nie wiem, czy jestem zadłużony. Chyba nie. Chyba poszło bez zadłużenia, więc jest całkiem nieźle. Mamy Konstantynopol, Bizancjum. Zostało utworzone. Przekażmy Bizancjum prowincję. Chociaż wiem, że to będzie problematyczne, ale no trudno. Oczywiście Bizancjum robimy katolickie i będziemy teraz musieli ich nawracać w sumie. Jak najszybciej. I po tej wojnie nie mamy równe 500 punktów gaveringu. Idealnie! Rosja takie bęcki zebrała po tej wojnie tutaj z Kazaniem i z nami, że już nie odpowie na wezwanie Osmana. A szkoda, trochę z pieniędzy by zawsze było. Gdybym wystartował z całym kapem manpowera, myślę, że ta wojna by nam poszła znacznie lepiej. No tak, to straciłem niepotrzebnie 20% profesjonalizmu albo jakieś 15%. O, oczywiście zapomniałem, że jest coś takiego jak mapka autonomii.
z której można przecież korzystać, nie? Bo czemużby nie? Do odpalenia edyktu we właściwych prowincjach. No i mamy nieźle, całkiem. Prawie wszędzie budynki do gaveringu, jak widzicie, no kasuje. Jak mam dwa do wyboru, no to kasuje zawsze kościół, nie? Przyszłościowo lepiej na tym wyjdziemy, jak skasuje ten kościół. Okej. No i byśmy mieli już chyba wszędzie... No dobra, jeszcze prawie. Buduję też już u wasali, żeby nie było. Tym bardziej, że planuję zjeść tak czy siak Aragonii i tak dalej. Żeby ten obszar był naszym state'em. Tak czy siak, cały ten. A tutaj będziemy dalej robili trade company w tym regionie za chwilę, więc Bizancjum będziemy raczej zjadali. Chociaż jak teraz myślę, to może tutaj fajnie było tą Aquitanię zostawić sobie do końca, albo Wenecję. Przecież i tak z tego trade node to tak średnio będę wyciągał. Okej, może nie tak średnio, no ale będę mniej wyciągał. No dobra, zobaczmy, czy będę w stanie już zjeść cały Milan. Przy okazji widzę, że tutaj też jakieś kraje zaatakujemy, ale to bez większego znaczenia. Tak, mamy niezłą przewagę zarówno w moralach, jak i we wszystkim innym, więc ciśnijmy ich. O, dajże. Ech, mogę tak przejść? Kurde, ja nigdy nie zrozumiem tego systemu fortów. Nigdy, przenigdy go nie zrozumiem. Dobra, stack wipe jeden. Stack wipe drugi powinien teraz wejść, mimo niższych morali. Dziękuję. Liczby też robią tutaj znaczenie, w sensie liczba wojska. Może tak roześlimy tutaj armię, żeby już Milan nie produkował wojska. No tutaj stack wipe'a nie zrobimy, więc tylko tak podzielmy, niech sobie to idzie. Cholerę, myślałem, że sobie pójdzie w cholerę. Ale nie pójdzie w cholerę. A gdzie moi wasale? Czemu znowu nic nie robią? O, dobrze, na tronie Polski wszedł Poniatowski. To może to dobrze wróży naszej kolejnej wojnie z Imperium Osmańskim. Ale ja naprawdę mam takiego pecha do tej reformacji całej tutaj. To jest idealne to, co bym chciał mieć, jakbym grał Austrią. Cała ta reformacja. Zobaczcie, że protestanci się odpalili. Reformat został totalnie skasowany, bo odpaliło się w Skandynawii i zostało nawrócone. Dobra, jeszcze całego Milanu nie zjem. Ale te dwie prowincje mogę sobie zabrać. Już tylko dwie im zostały. Pamiętajcie, że w tych wysokodewowych obszarach, jak na przykład tutaj ten wenecki, gdzie handlujecie na przykład szkłem albo... W sumie to nawet niekoniecznie szkłem. Ale żebyście tutaj stawiali ten budynek taki specjalny, co buduje tutaj State House. Bo to dodatkowe minus 40% gathering cost, co jest wyjebiście ważne, szczerze mówiąc, dla nas. I najlepiej go stawiasz w pierwszej kolejności tam, gdzie właśnie macie, czekajcie, stabilność, prestiż, stabilność weźmy, gdzie macie bardzo dużo developmentu w danej prowincji, w danym obszarze. Szkoda, że tutaj brakuje sumy takiej, ale tutaj już na oko widać, że to jest dobry obszar. Jakby to powiedzieć, Imperium Osmańskie właśnie zaatakowane zostało, właściwie to zaatakowało Wielką Ordę, która ma gwarancję odwalonej Polski, więc troszeczkę mi tutaj plany zostały napsute, no ale już wojska transportuje i zaraz atakujemy na spokojnie Imperium Osmańskie. O, właśnie w tym momencie chcę Edirn, ma być mój, wzywamy... O kurde, panie, kto tutaj tą flotę postawił i zaparkował? No, to będzie ciekawie. 11 heavy na 11 heavy. No to będą się prały tutaj nasze baranki. Nieważne. Ustawmy za to nasze wojsko tutaj. Tu mi płyną transportowce, które za chwilę się wbiją w to wszystko. Oh my god. No nieważne. Ale myślę, że tą wojnę zobaczycie w kolejnym odcinku, bo... No, to już kolejny odcinek kolejnego dnia.